odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił. Hej, ty! Przysyłają mnie członkowie kręgu. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Zaraz wyślę cię na drugą stronę portalu wraz z innymi magami wody. Masz tropić magnata imieniem Kruk i ustalić, czemu porywa mieszkańców Korinis. My spróbujemy rozwiązać problem okolicznych bandytów. Daj tę notkę Saturasowi. Od tej pory to on jest twoim zwierzchnikiem. Niech cię Adanos prowadzi. Daj mi pierścień. Otworzę portal. Dobrze. Jako nowy członek naszego bractwa zasługujesz na ten honor. Ale cały czas czekam na wiadomość od Watrasa. Wyruszymy, gdy ją otrzymam. Mam dla ciebie wiadomość od Watrasa. Bardzo interesujące. Weź ten pierścień. Spotkamy się przy portalu. Będę tam na ciebie czekać. Jeśli Nefarius ma rację, portal otworzy się, kiedy tylko umieścisz tam pierścień.
Co dalej? Na co czekasz? Ruszaj i oczyść drogę. Dzięki Adanosowi. Nareszcie jesteś. Myśleliśmy, że już się nie pokażesz. Co? Skąd się tu wzięliście? Przeszedłeś przez portal, a my za tobą. Wkrótce potem przybyliśmy tutaj. Jesteśmy tu już od kilku dni. Kilku dni? Kiedy nie mogliśmy cię nigdzie znaleźć, Nefarius próbował ustalić, co się mogło stać. Bez rezultatów. No dobrze. W końcu jesteś i możesz rozpocząć pracę. Co działo się w międzyczasie? Doszliśmy do wielu wniosków. Trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Znajdujemy się blisko epicentrum. Twórcy tych starych budowli założyli tu kiedyś miasto, które udało nam się odkryć. Jednak z jakiegoś powodu ich cywilizacja została zniszczona. Możemy się jedynie domyślać dlaczego. Co się dzieje z Krukiem? W liście Kruk pisał o świątyni i o tym, że spróbuje dostać się do środka. Jesteśmy pewni, że chodzi o świątynię Adanosa, którą Kruk będzie próbował zbezcześcić. Trzęsienia ziemi są bez wątpienia wynikiem rzucania bezbożnych czarów, mających przełamać potężne zaklęcie. Bramy świątyni są zamknięte magią. A to zaklęcie ożywia kamiennych strażników. Świątynia się broni. Musimy powstrzymać Kruka, zanim dostanie się do sanktuarium. Co Kruk chce zrobić w świątyni? Wiemy tylko, że chodzi mu o potężny artefakt, związany z Adanosem i Beliarem. Na pewno nie ma dobrych zamiarów. Kruk jest byłym magnatem, a nie magiem. Jak mógłby przygotować taki czar? Może to nie on. Może jakiś mag, renegat, który wypełnia jego rozkazy. Tak czy inaczej, musimy zapobiec złu. Co zrobimy później? Zostaniemy tutaj i będziemy dalej badali tę pradawną cywilizację. Stare zwoje budowniczych zawierają mnóstwo tajemnic, które musimy odkryć. Jeśli chcemy zrozumieć, co stało się w przeszłości. A teraz musisz coś dla nas zrobić. O co chodzi? Musisz znaleźć Kruka i powstrzymać go przed bezczeszczeniem świątyni Adanosa. Mam go zabić? Jeśli to jedyny sposób, by go powstrzymać, to tak.
w imię Adanosa. Zbierz wszystkie zapiski i relikty budowniczych, które zdołasz znaleźć, i przynieś je do nas. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tych ludzi i tego, co ich spotkało. Kiedy przejrzymy zamiary Kruka, będziemy mogli mu przeszkodzić. Musisz też znaleźć sposób na uwolnienie niewolników. To wszystko? Zrobię to z zamkniętymi oczami. Wiem, że to niełatwe zadanie. Zrozum, to twoja szansa na odzyskanie mojego zaufania. Odkryłeś jakieś ślady zaginionych ludzi? Zaledwie wczoraj w ruinach na wschodzie znaleźliśmy zwłoki rybaka. Wygląda na to, że pochodził z Korinis. Powinieneś zobaczyć ciało. W takim razie ruszam w drogę. Jeszcze jedno. Krukowi towarzyszy wielu bandytów. Podczas twojej nieobecności przyjęliśmy kolejnego członka wodnego kręgu. Wysłaliśmy go na bagna. Nie wrócił. Sądzimy, że bandyci atakują każdego, kto nie wygląda jak oni. Załatw sobie ich zbroję. Będziesz mógł podejść bliżej ich obozu, nie ryzykując, że cię zaatakują. No chodź! Hej! Ciągle to potrafię! Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie jest obóz piratów. Z tego co wiem, utrzymują kontakty z bandytami. Nie sądzę, żeby cię zaatakowali. Może udać się znaleźć u nich jakąś pomoc. Niech cię chroni Adanos. Ej, ty! Cieszę się, że cię widzę. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Pohandlujmy.